I jeszcze jedno zapytanie z kolei dotyczy zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy. Ja mam pytanie, czy pani burmistrz przewiduje w najbliższym czasie reorganizację pracy urzędu i zatrudnienie naczelnika poszczególnych wydziałów, by usprawnić pracę w urzędzie. Obecnie zatrudniony jest tylko jeden naczelnik Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych. I pytanie, czy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko naczelnika, czy też, bo pani burmistrz ma takie prawo, takie stanowisko jest zbędne u nas w urzędzie. Dobrze, tutaj też się pani zapytała, czy dalsza reorganizacja jest zaplanowana w urzędzie, to nie jest zaplanowana. Te zespoły są 2-3-osobowe, to są naprawdę bardzo małe zespoły ludzkie, tutaj nie ma potrzeby jak gdyby umieszczenia kolejnych kierowniczych stanowisk, które są bardzo kosztowne, bez dwóch zdań, tak? Są bardzo kosztowne.